Hejka kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj witam was z trochę innego miejsca, bo jestem na swoim ogrodzie. I błagam, docencie ten filmik, bo nagrywam go w bardzo trudnych warunkach. Zepsuł się lekko statyw, obok mnie robotnicy robią dom, więc nie mogę też mówić za głośno, trochę się krępują, patrzą się na mnie cały czas. I jestem po prostu już zdesperowana, ale i tak bardzo chcę to nagrać, więc witam was. Na początku chciałabym was zaprosić na moje social media, tutaj wam je podam. Na Instagrama, na którym się tutaj będziecie mieli nazwę. Założyłam je specjalnie na YouTube'a, mam też swoje prywatne social media, ale chciałam po prostu oddzielić trochę YouTube'a od rzeczywistości i no zapraszam was, na Snapie możemy robić dni, jeżeli tego chcecie, a na Instagramie na pewno będę opublikowała moje na przykład nowe filmy, kiedy daję, lub po prostu z życia. Jeżeli was interesuje, to serdecznie zapraszam. Pierwsza stylizacja jest taka, powiedziałabym, że troszeczkę na chłodniejszy dzień, i ta przepiękna bluzeczka hiszpanka, którą możecie widzieć, jest z H&M-u. Spodnie, tak samo jak i pasek, są z Bershki, które mogliście widzieć już w poprzednim holu zakupowym, a torebeczka jest z Tommy'ego Hilfigera. Kolejna moja propozycja, dalej związana z tymi samymi spodniami, jest to taka trochę bardziej zadziorna stylizacja, bym powiedziała. Kurteczkę mamy tutaj ze Sinseya, bluzeczka jest z New Yorkera, spodnie dalej te same. Torebkę kupiłam w Chińczyku, a okulary naprawdę nie wiem skąd. No ale jak widzicie, mam tutaj motyw pantery, skóry i nawet mojemu pieskowi się spodobało, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy wam też. Następnie stylizacja numer 3. Jest ona moim zdaniem troszeczkę bardziej dziewczęca, ponieważ mamy tutaj spódniczkę z taką ładną bluzeczką. Bardzo podoba mi się też, jak te kolory są dobrane, że ta bluzeczka pasuje do tych guziczków. I jeżeli chodzi o spódniczkę, możecie ją dostać w Stradivariusie, a bluzka jest z poprzedniego holu z Sinseya i torebka w dalszym ciągu z Chińczyka, okulary tak samo nie wiem skąd. Następnie mamy tutaj takie troszeczkę jeansowe wydanie, co absolutnie mi się podoba. Nie wiem jak wam. Katana jest z Reserve, ten kusiutki top jest z H&M-u i spodnie również z H&M-u. Jak możecie zauważyć, większość moich rzeczy jest z H&M-u. Są takie spodnie z dziurami, bardzo mi się podobają i bardzo lubię, jak spodnie z H&M-u leżą, a paseczek w ciągu dalszym jest z Bershki. Kolejna stylizacja kojarzy mi się z takim jakby hipiskim strojem i jakąś podróżą do lasu. Ale tutaj na sobie mam top z H&M-u, spodnie również z H&M-u, a ten plecaczek jest z Sinseya i kapelusz mogliście zobaczyć również w moim holu, na którego was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Szósta stylizacja jest moim totalnym faworytem, dlatego że jest ona taka świeża, dziewczęca, przejrzysta, coś co po prostu jest w moim guście i uważam, że tutaj tę stylizację ładnie wypełnia ten top, który jest z New Yorkera, spodnie są jak zwykle z H&M-u i pasek możecie znaleźć w Stradivariusie. Uważam, że ten kucyk też robi tutaj robotę w tej stylówce i dajcie koniecznie znać, czy wam się ona podoba. Tutaj mamy kolejny taki ficik dziewczęcy. Powiem wam, że ja bardzo lubię łączyć właśnie sukienki z kataną i tej katany używam bardzo często. A tą sukieneczkę mogliście też zobaczyć właśnie w moim poprzednim holu. Jest ona bardzo ładna, na lato będzie super. Katana jest z Pull&Bear, a torebeczka jest z Reserve i ja przechodziłam cały rok szkolny w tej torebeczce i naprawdę wam ją polecam. Dalej mamy kolejną taką dosyć luźną stylówkę. Kapelusz jest wciąż taki sam, który mogliście widzieć w holu z Reserve. Bluza jest z Lumpa i powiem wam, że to był mój chyba najbardziej trafny zakup, jaki kiedykolwiek zrobiłam w Ciuchlandzie. Ten top czarny jest z New Yorkera, a spodenki są z H&M, jak wszystkie moje spodnie. No i okulary w sumie nie wiem skąd. Jak to wygląda? Dajcie znać, co myślicie. I przedostatnia stylówka jest taka słodka, cukierkowa bym powiedziała, taka trochę podchodząca pod Barbie, ale powiem wam, że od czasu do czasu lubię się tak ubrać i dobrze się tak czuję. Top, który widzicie, jest z Bershki i też pokazywałam go w holu. Spódniczka jest z H&M-u, bardzo ją lubię. Torebka z Reserve, a pasek z Bershki. Bardzo mi się podoba ten look, dajcie znać, czy wam też. I ostatnia stylówka jest taka dosyć basicowa, ale co najbardziej w niej mi się podoba,
to te okulary, które są w takim podobnym odcieniu jak spodnie i połączenie kolorów takich ciemniejszych z takimi jaśniejszymi, to jest coś, co bardzo lubię. I całą tą stylówkę mogliście widzieć w moim poprzednim haulu. Bluzeczka jest z Sinseya, spodnie z Bershki, pasek z Bershki, a torebka z Tommy'ego Hilfigera i okulary są z H&M-u. Okej, kochani, to już by było na tyle w tym filmiku. Tak jak wcześniej wspominałam, bardzo byłoby mi miło, gdybyście zostawili w komentarzach swoją opinię, która stylówka Wam najbardziej przypadła do gustu. Mi osobiście ta się bardzo podoba. Jeszcze raz przypomnę o moich social mediach. Chciałabym mieć z Wami dobry kontakt, bardzo mi na tym zależy, więc jeżeli ktoś polubił moją twórczość, to zapraszam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Bye! Since I'm on